Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w twierdzy edycji ostatecznej. Oczywiście dalej lecimy z kampanią przygotowaną przez mojego widza, towarzysza. Przed nami będzie misja numer 7. Tylko daję znać, nie wiem czy to mi się pobrało tak. A co ciekawe to jest, aha, bo ja to dodawałem sobie osobno, to już pobieram z warsztatu. Towarzysz zrobił nowe wersje niektórych misji, między innymi misji 6, którą wczoraj mieliśmy, bo się zdenerwował na testerów, że mu mówili, że takie straszne mapki, a się okazało, że łatwe. Więc misja 6 ma nową wersję, aczkolwiek towarzysz nie umie aktualizować tych już konkretnych plików, więc on to pododawał niektóre misje jako osobne pliki, więc musicie szukać w warsztacie Steam z dopiskiem V2. Misja 6, 8, 9 i 10, z tego co widziałem, mają trudniejsze wersje. Umarłbym tutaj przez chwilę. Trudniejsze wersje względem tego, co tam wiecie, no, bez uwzględniania tego, że testerzy krzyczeli, że za trudne. Więc to są pierwotne, jak rozumiem, wersje przed testowaniem może, albo w jakimś niewielkim testowaniu. No ale 7 jeszcze jest normalna, więc lecimy z tym, co tutaj było. Zobaczymy, jak będzie trudno lub też nie. Ale oczywiście zaczynamy od fabuły. Uderzenie wieprza okazało się silniejsze niż ktokolwiek się spodziewał. Po pierwszych sukcesach obrona na granicy załamała się, a Lord Vełnowur został oblężony w stolicy hrabstwa. Więc możemy zabrać się za tę misję. Poziom trudności bardzo trudny oczywiście. Widzę, że na początku będziemy coś oblegać. Pytanie, czy my tutaj też później zdobywamy ten zamek, w sensie czy będziemy nim zarządzać. Czas jaki pozostał do porażki, to może tylko jest sama walka, no zobaczymy. Wyeliminuj wszystkich wrogów, w sensie samo oblężenie, to jedno. Lord Vełnowur wysłał do nas prośbę o wsparcie. Musisz przekroczyć góry i dotrzeć z pomocą na czas. Jednak nieprzyjaciel zdołał zająć niewielki fort w górach. Nie możesz po prostu minąć tej warowni. Przeprowadź szybkie uderzenie na pozycję nieprzyjaciela i ruszaj w dalszą drogę. Dobra, to lecimy na pałę, kurde, jak szybkie. Gra zatrzymana. O, jest muzyka, bo taka cisza była. Ależ malutki fort śmieszny. Nie wiem, śmieszy mnie wielkość tego zamku. Ale mały. No, Lutel powiedział, kurde. Bo nikt nie wie, jakiego on ma małego zamka. No ale w każdym razie. Pikinierzy są, pałkarze, kusznicy, a my mamy tylko tyle. Dwóch inżynierów? Ślepy jestem. Widzi ktoś inżynierów? Czekajcie, zmniejszmy prędkość. Możesz na nas liczyć. Czy to są jacyś ghost inżynierowie? A reszta się zgadza? Zgadza się. Tej. Zawsze. Gdzie ja niby mam inżynierów? Oszukali. Popsute. No nie ma inżynierów, a według tej tabelki mam dwóch inżynierów. Uciekli już, zdrajcy narodu. No dobra, czyli... O Boże, drabiniarze. No to może być problem. Pytanie dnia, czy tutaj mieli być inżynierowie, czy nie? Tu jest wyeliminuj wszystkich, tak? Tak, no tu w sumie, no bo tam nie widzę lorda. No dobra, czyli trzeba będzie pewnie jakieś wzgórze znaleźć. Żeby gdzieś się schować z jakimś kamieniem i strzelać. No, zakopanie fosy chwilę zajmie, więc nie może już tutaj być jednostek strzelających do tego czasu. No, pałkarzy mam, fajnie, ale... No dobra, myślimy, jak to zrobić. Trochę się namyślimy. Przynajmniej macie ładną muzyczkę. No to trzeba będzie metodą prób i błędów znaleźć idealne miejsce do stania i strzelania. No na tym niestety te mapki w twierdzy polegają, gdzie po prostu musimy zdobyć zamek, a nie mamy za dużo jednostek, że stajesz gdzieś i strzelasz łucznikami. Bo biorąc pod uwagę, ile tu jest jednostek ogólnie, to taki szturm przy tym, co mamy, no to tylko stracę wszystko. Więc na pewno kuszników trzeba się pozbyć, a kuszników mamy tu, mamy tu, mamy tu i mamy tu. Tutaj chodzi jakaś grupa frajerów. No nic. Pogramy trochę na niskiej prędkości, jeśli pozwolicie. Tylko, co mamy zrobić?
Dokąd idziemy? Dobra. Jakieś polecenie. A może tu jakieś posiłki, Lutelek se myśli. Kto się zbliża? Posiłki, może tutaj coś o posiłkach nie było, nie? No ma, ale... O nie, towarzyszu, nie zrobiłbyś tego, żebyś gdzieś nie ustawił jakiegoś triggera, że jak ja wejdę, kurde, gdzieś na jakiś tam kawałek skały, to mi wyjdzie tam jakieś 30 łuczników, co? To już by było chamskie, jakbyś musiał latać po całej mapie, szukać jakiegoś wsparcia, które się respi. To już byłbym... Byłbym niezadowolony. Myślę, że tak powiem. Dobra, zapiszę to. Ale no, w sumie można takie trollowe mapki robić, nie? Że o, zaczynasz niby z niewielką armią, ale tak naprawdę są poukrywane miejsca, gdzie jak staniesz jednostką, toś tam się zrespi 20 twoich łuczników czy coś. No można takie tworzyć, nie mówię, że tak tu jest, ale w teorii można tak tworzyć, więc dlaczego też w teorii towarzysz miał tak nie zrobić? No, mógł. Ale ktoś powie, ale to chamskie, a towarzysz by tak chamsko nie zrobił. Wyruszamy. No dobrze. Mój panie, idź razem z resztą. Jesteś debilem. No A, bo pałkarze wychodzą. Dobra, nie, czekajcie, bo nas tutaj wypupczą. Chociaż oni chyba już idą w konkretne miejsce, bo to tak było w misji 21 oryginalnej kampanii z rycerzami Wilka, że jak oni wychodzą z zamku, to oni już idą w jedno konkretne miejsce i oni się stamtąd nie ruszą. Więc ci pałkarze, jeśli wyszli zanim my się ruszyliśmy, to oni idą gdzieś tam i oni tam już będą stali do końca. A w sumie, no dobra, bo muszę ich zabić, to mi nic nie da, że oni tam sobie uciekną, bo ja muszę ich zabić tak czy siak. Ale pikinierzy też wychodzą? To trzeba się ruszać. Dobra, wiecie co? Dokąd tym razem? Schowajcie się tu. Tak jest. Ale pałkarzyki, to wy pod... A nie, idą tutaj jednak. Oj, to niedobrze. Czekamy na rozkaz. Ruszamy na tylko, co mamy zrobić. Tak, tak, wy sir. Tu. Wy tu. Czego ci trzeba? O, każdy, czy pikinierów jeszcze nie widzę. A nie, ci tutaj tacy bardziej agresywni. Ruchy, ruchy. Dobra, idziemy. Ja wiem, że prędkość przepotężne. Ale no jest czas do porażki, więc tu każda sekunda się może liczyć, no. Ostatnią misję zrobiłem na 7, znaczy na miesiąc przed. A, tylko warto wspomnieć, nie wiem czy tam czytaliście komentarz, a nie, ci tylko sobie tak tańcują tutaj. Nie wiem czy czytaliście komentarz towarzysza pod filmem z misji chyba czwartej, gdzie my tam oblegaliśmy zamek Szczura na czas. Okazało się, że tam, czy ja dostałem inną wersję, znaczy, no bo... Ja pobierałem te mapy od towarzysza bezpośrednio, nie z warsztatu Steam jakby. Ja tam mam inną wersję i w domyśle to na bardzo trudnym to miało być więcej łuczników, włóczników jeszcze drabiniarzy, a ja dostałem 7 włóczników i 7 łuczników i była wiecie trudniejsza zabawa przez to. No dobra, chyba jednak nikt więcej nie wyszło. Czy ja straciłem jednego łucznika? Łucznicy w gotowości. Jak straciłem jednego, nie wiem, 14 ich nie było? Nie, może 14 co pałkarzy. No szczerze, nie zapamiętywałem jakie są liczby, trudno się mówi. 100% tak nie będzie, nie ma co się łudzić. Łuczniki, jaki wy macie zasięg? No taki tuło. Taki tuło. No zawsze, ja tak głupio właśnie robię, że ja się zajmuję tymi, co są na zewnątrz, a w teorii na przykład byśmy się przebili tu od góry. I stąd byśmy mogli strzelać na tych frajerów, nie? Chociaż tu schodów nie ma, więc tylko drabiniarze. Drabiniarze to jak to w twierdzy się bugują, więc to może się źle dla nas skończyć, zabawa w drabiniarzy. Uhu. A czy tutaj tak mi się wydaje, że będzie spoko stanąć i strzelać? Tylko no właśnie to raczej nie tędy, Lutelku, tylko od dupy strony. Dobra. Idziemy jeszcze raz. Od dupy strony trzeba biegać, Lutelko. Od dupy strony. No trochę tu się namajtali, niepotrzebnie może. Tak to sobie ustawimy, bo w sumie tutaj lepiej widzę niż tam, bo tam za ciemno czasami jest. No tutaj tak jakoś lepiej widać. Troszkę może zasłaniam, ale to później będę mniej zasłaniał, nie? Liczy się ten skrawek ostatecznie. No coś czuję, że rzeczywiście drabiniarzy trzeba będzie wykorzystać. To tu zmarnowany czas, bo jednak decyduję się iść górą. Gdzieś tu jakby się ustawić. Gdzieś tu albo tu. Wystrzelać to coś.
Będę tu jakoś się przekopać, drabiniarzy tu. Ale jakby się udało tutaj stanąć jednostkami strzelającymi tak, żeby tamci nie dali... No zobaczymy. Na pewno trzeba wyczyścić tamto cholerstwo. Ty, ten jeden się zagubił i chłop go goni. Czekamy na rozkazy. Byście widzieli, kurde, chłopów goniących. Okej, sir. Się nasłuchajcie przy tej ładnej muzyczki, stwierdzę. O, piękna muzyczka. Nie wiem, czy wiecie, ale... Tam są te takie na Steamie, nie? Te tam nagrody za różne rzeczy, tam najlepsza gra, najlepsza muzyka i właśnie ten... Można zawsze twierdzę nominować w kategorii najlepsza muzyka. Tylko mówię, nie zmuszam, ale tylko informuję, jakbyście nie wiedzieli, że na Steamie takie rzeczy są, to w sumie muzyczka stwierdzy, a zasługuje na miano najlepszej muzyczki. Dobra. Teraz tak. Łucznicy w gotowości. No kim będziemy testować? Drabiniarzami testować? No można testować drabiniarzami zasięgi. Napiszmy sobie. Bóg będzie ci służył. Znaczy tak, wy macie już duży zasięg, więc w teorii trzeba uważać. Dobra, panie drabiniarz. Powiedz tylko, co mamy zrobić? Nie, chcę jednego drabiniarza. Możesz just nawet. One. O, ci już tutaj tacy taki... My wiemy, nie widzimy, ale wiemy. Już się tam kalesony spinają. Pędzę najszybciej jak mogę. Pytanie, czy ci się rzucą. Nie. Ale tu można stanąć, tak? A jak już podejdę wyżej... Ser. A te mapki, wiecie, z czasem do porażki, to one są trudne, tylko jak grasz pierwszy raz i nie wiesz jeszcze, gdzie ustawić łuczników. Później, jak już wiesz, no to plik i po sprawie, nie? Plik. Tak samo jak łapki w górę. Plik i po sprawie, zostawiona. A nie tam, nie mogę zostawić, no bo ty gadasz o tych łapkach, to nie można zostawiać, kwi. Ale kontencik stwierdzi, poproszę. Za darmo nic nie ma, kurde. Ty. Dobra, no i możemy strzelać. Jak chcieli... Krówkę zabili! Nie, o, ale krew wyleciała z tej krowy. Ma jaka brutalna gra, nie? Dla dzieci, o kurde. Nie, za daleko. Strzelamy, panienki. Ty! Kto w niego strzela? Czemu on jest ranny? On był ranny? Strzelać do każdego, kto jest w zasięgu. Co się stało, panie łuczniku? Kto ciebie zaatakował? Pewnie jakiś jeleń. Dobra, zaczynamy dobrze. No teraz pytanie oczywiście, czy z tych... Nie, biednego pana tam zabili, nie. Jak on ciężko pracował, siedział i nic nie robił. Z wiadrem w łapie. Siup. Ktoś tam też przy misji czwartej pisał, znaczy nie jedna osoba, że nudne takie misje, kwi, tylko stoisz i strzelasz. Polecam zrobić własne, ale jakbym miał polecić rzeczywiście, jak taka misja powinna wyglądać, no to tam bardziej skupiać się na tym, że szturm musi być, szturm. Jednostki walczące wręcz, wlatują. Więc wywalone w to, że takie, o, nie robisz czegoś takiego, po prostu ma być na czas, że da się to zdobyć. Widzisz od razu, że da się to zrobić, ale mimo wszystko tyle czasu, że ty musisz siup. I na tym polega trudność, a nie na tym, że o jajku, tyle jednostek, to ja muszę stać i strzelać. Tylko właśnie takie mało czasu, wiesz od razu w pierwszej sekundzie, że w sumie da radę zdobyć ten zamek tym, co masz. Ale trzeba się sprężać, szybko. Bo na tym też mimo wszystko troszkę misja 15 polega, że tam się gubią niektórzy ludzie, jak wejdą do zamku i trzeba szybko rozdzielać jednostki, żeby tutaj na tę wieżę, na tamtą wieżę, na bramę, na mury i tak dalej. I to tam jest dla mnie, znaczy nie dla mnie, ale moim zdaniem problem dla niektórych osób, że tam za szybko trzeba robić, nie? Siup, dobra, zabitet. Piknie. A, bo wy tu jesteście, świnie tłuste, no tak. Ale trzeba się was pozbyć, jeśli uznajemy, że tu chcemy zakopać fosę, no to wy będziecie mieli zasięg, piu. Wy też, ale wy już może niekoniecznie, chociaż... Chyba nie wiem, zobaczymy. No trochę utrudniacie zadanie, nie możecie wszyscy już tam pobiec? A było jednak tu stanąć i strzelać w nich. No, jeden pies i tak tutaj bym musiał później stać, więc... No trochę korci, no ma zwiększę prędkość, bo raczej uznajemy, że jest dobrze. Już tutaj dwóch czy trzech umarło, ale to jest zawsze marnowanie czasu, nie?
Chyba, że uznajemy, że łuczników powinniśmy mieć w dupie, tylko kuszników zabić. Tak, to tam bardziej to mordujemy biednych ludzi. Mój panie. Mój panie. Strzelać do każdego, kto jest w zasięgu. Strzelać do może tak bardziej? Nie wiem, czy to coś zmieni. Tak wydaje się czasami, że akurat wlatuje idealnie ta strzała, a później dupa. Jakieś polecenia? I to tak właśnie jest. Strzelać do każdego, kto jest w zasięgu. Strzelać do każdego, może tak znowu? Trochę pozmieniamy ich trajektorię. Czy to już wszyscy? Nie, jeszcze jeden. Ja pierdziulę, teraz wlatuję, nie? Tak, dobra. No boli mnie ten czas lecący. Pa, 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 pa. Strzelać do każdego, kto jest. Teraz to już może być źle. Ja jest źle. Chociaż. Strzelać do każdego. No nie, no co on wam zrobił, ten człowiek? Nic wam nie zrobił. Po co go mordujecie? Po co? Po co, mój panie? Dobra, zapiszę sobie w momencie, jak już tylko tych trzech frajerów jest. I już nikt więcej tutaj nie będzie dobiegał. Znowu ten zabity. No i oczywiście, jak już jest łatwiej, to musi być trudniej przez to, że nie trafiają. Nie wiem, zmienię wam na chwilę, nie wiem, uznaję, że to może pomówić, czy pomogło? No pomogło. No tych dwóch tu jeszcze frajerów, kurde, dobra, czekajcie, zmniejszmy prędkość. Ja już trochę się pochodzę tym jednym panem. Mój panie. Mój panie. Znaczy, w teorii można podejść, nie? Przy bardziej. O, tam już, ale tylko ten kolega. Pędzę najszybciej jak mogę. A nie, kusznicy też, dobra, wycofujemy się, uważaj. Tam nie można dojść. Pytanie, czy zacznę nagle strzelać z tyłka w moich łuczników. Pędzę najszybciej jak mogę. Już się robi, ser. Magiczne ataki, uważaj. Pędzę najszybciej jak mogę. Ciup. Dobra, ostatnie strzały. Uważaj, dobra. Tyle. Świnia jeszcze żyje. O. Uciekaj! Ostrzej! Dobra, nie trafił. Nie trafiają. Będę najszybciej jak mogę. A, bo to ci z tego tu, stąd. Ale on tu stał przecież i co? I nagle... Ktoś inny zabity. Nagle macie zasięg? Ty, powiedz mi, że jak... To wzgórze nas ratuje. Dobra, zapisujemy i podchodzimy tam pod to wzgórze. Bo jak to wygląda z tej perspektywy? No. Jakieś polecenia? Chociaż to tu gdzieś. Ruszamy natychmiast. Czekamy. Idźcie tam. Lecą tutaj bełty, zaraz kurde przez przypadek łucznik, który biegnie, dostanie. Mój łuk będzie ci służył. Mój panie. Dobra. Jakieś polecenia? Oczywiście pytanie dnia. Czy nagle będzie dupa, czy nie będzie dupa? Czekamy na rozkazy. Ty tak jesteś w złym miejscu, moim zdaniem. Strzelać do każdego, kto jest. O nie, wy tutaj macie zasięg, ale dobra, oni na szczęście nie pobiegną. Dobra, ty się wycofaj, żeby tobie się nic nie stało złego. Strzały gotowe. Dobra, oni u nas nie strzelają, zwiększmy prędkość. No, to mówiłem od początku, że to za skałą, nie? Ale tak jakoś... Ci cykałem trochę, w sumie ten kolega dalej żyje. Dobra, to jeszcze prostsze. Najwyżej wczytam i od razu podbiegnę tutaj. Okej. Dobra, no to nawet nie trzeba tam, że strzelamy, tylko idealnie tu. Siups. A i mimo wszystko bardziej łucznicy dostają. Ale tutaj, no, tu chyba są smolnerowie, tak mi się zdaje, bo jest trochę ziemia inaczej zrobiona. To może być, że tutaj są poukrywane smolnerowy. Obstawiam, że tutaj wszędzie mogą być. Albo też wilcze doły. To jest problem, oczywiście. No dobra, to ja wam mówię od razu, biegnijcie tutaj. Znaczy, najpierw uważajcie na połkarzy, co wychodzą, a później idealnie pod tę skałę i nic się wam nie stanie. Tak proszę robić, bo tak wam Lutel każe grać. Jak Lutel powiedział, to tak trzeba robić, koniec tematu. Jak youtuber wam coś powie, to musicie to zrobić, nie? Jakieś polecenia. Tak jest, nie macie wolnej woli. Bo niektórzy nawet się czują zmuszani przeze mnie do zostawiania łapek w górę. Bo wy nie macie wolnej woli, się okazuje się. Oj. Odszukać. Oj. Nie rozchodźcie się, panienki.
Nagle z tyłka umrzecie i co my zrobimy? Tam chętnie wlazł. Było przez chwilę chyba. No już tak trochę gorzej idzie. Jakieś polecenia? Jak już tam siedzą, to nie mogę ich wcisnąć, kurde. Ty. No ale trafiają, to już nie będziemy tutaj narzekać. Chociaż, no mówię, ta brama nie jest aż tak istotna. Tutaj... Tam możecie? Czy to już będzie za daleko? A, dobra, bo wy... ten, to było oszukiwane, coś czuję. To jest oszukiwane? Czekajcie, stop. I teraz, żeby nie było, że ja oszukuję. O, tutaj mieści zasięg na kolegę, bez problemu. No na tych to tam olejcie. Macie nagle zasięg na wszystkich? No trochę nie jest oszukane, oni mają zasięg na nich. To całkiem dobry. Przepraszam, jeśli oszukuję, to nawet nie wiem, w jaki sposób oszukuję w tym momencie, bo to nie robię z tym zaznaczaniem. Czy jak oni mają zasięg, że jak oni wiedzą, że mają na kogoś innego zasięg i bardzo by chcieli go zaatakować, a ja im każę kogo innego zaatakować, to też mają zasięg? Nie. No, to ja sobie strzelam. Piękny deszcz strzał leci. Nie no, co w miarę blisko chyba, nie? No bo zasięg oni... No aż dotąd mają taki ogólny, nie? Oni są na takim wzniesieniu, to może być, że mają zasięg. Może być. Bo już tutaj im gorzej szło. Zobaczymy jak z tym ostatnim łucznikiem. Łucznicy w gotowości. Nie mogę wycelować. No tam nie mogę wycelować. Nie mogę wycelować, sen. Dobra, nie mogę wycelować. No dobra, no to muszę mieć zasięg na te wieże stąd. Nie będę się czepiał, skoro mają. No nie będę się czepiał. Zawsze mogę ewentualnie poczekać, aż zabiją tych włóczników. Zobaczymy, czy wtedy to się zmieni, bo oni mogą być w jakimś trybie, że właśnie tych włóczników wiedzą, że są w stanie zaatakować i z jakiegoś powodu tam trafiają, jak ja im każę. Więc pozbądźmy się jeszcze tych dwóch. I jak to nie zmieni tematu, no to uznaję, że wszystko jest ok. Jakieś polecenia? Tiri, zabity. Kolega ten tu. Chcecie go zabić? No co wy, kurde? No. Strzały gotowe. Nie no, dalej dobrze strzelają. Bardzo dobrze strzelają. Po prostu idealny spot. Czekamy na rozkazy. To było testowane. To było przez towarzysza ustawiane idealnie. Dobra. To trzymamy tak naprawdę. Już nie ma co zmieniać na pasek życia ich, bo to szybko mordują. Może tego kusznika przy okazji zabiją tak naprawdę. A tutaj zwiększę prędkość. Chopek zabity. Ten zabity. Luzik. Luzik Misejka. Ty. Ale tu już było gorzej, nie? Strzały gotowe. I ten przyjaciel? No to już tak na ślepo trochę jest strzelane. Dobra, zapiszmy teraz tak. 2, 3 i 4 zapraszam tam. Raczej ci kusznicy z siedziby nie będą... Kto ma zasięg? Jakaś świnia ma zasięg? Już nie ma, dobra. No tak trochę słabo idzie. Dobra, zmniejszmy prędkość, myślmy. Coś tam zabiliśmy, to raczej zwykłego pracownika. Przyjacielu... Okej, sir. Drabiniarzu. Pędzę najszybciej jak mogę. Jak ty biegniesz? Czyli w teorii tutaj mógłbym łuczników ustawić. I chyba będzie git. Łucznicy w gotowości. Dobra, zapiszmy, olejmy tamtych na razie frajerów w takim wypadku. Chodźcie tu. Pobłagam, żebyście nie dali się głupio zabić. No spróbujemy teraz tutaj, gdzie ten drabiniarz stoi. To może będziemy mieli lepszy zasięg na nich. Czyli tutaj już na zewnątrz nikogo nie ma do zabicia. Panowie. No macie zasięg już niezły. A, przepraszam. Zapomniałem, że was nie wysłałem tam, gdzie jest ten drabiniarz. Kominiarz. Jeszcze jakaś długa misja się nie zrobiła nam. Strzelać do każdego, kto jest w zasięgu. Szczelome. Piu, piu, piu.
piu, piu, piu. Bo raczej jak... Jakieś polecenia? Czekajcie, stop. Stop, 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 stop. Stop, dobra, bo jak każe konkretnego bić, to co? To niby strzelacie, poza tam ostatnim widzę, ale te strzały będą... Tak, sir. Panie drabiniarz, a tu pan podejdzie? Tak, sir. Tam nie można dojść. Ja widzę, że dochodzisz. Czekamy na rozkaz. Co kto lubi? Wyruszamy. Chodźcie. Tutaj? Cel. Tak? Panie, nie możemy tam dojść. Wszystko możecie, tylko chciecie, kurde. Chciecie. Chciecie, to możecie. Łucznicy w gotowości. No ustawcie tu się, błagam. A dobra, dupie was mam. Idzie nie najgorzej, no. Łuk będzie ci spłynął. Panie, nie możemy tam dojść. Możecie, tylko znowu nie chcecie. Strzelać, strzelać, panienki. Wszyscy w tego samego. Dobra, ja to zapiszę i straciłem jednego łucznika. Nie, dobra. Podejdziesz tu. Powiesz mi, kto cię widzi? Wszyscy cię widzą. Teraz pytanie, czy ten pusznik, który podszedł, będzie miał zasięg? Będę najszybciej, jak mogę. Bo to może być problem. Już się robi, niby nie. Dobra, niby nie. Okej. No to tu sobie... O, teraz gorzej wam idzie strzelanie, bym powiedział, jak się ruszył kolega. Łucznicy w gotowości. A czemuż tak? A strzelajcie, tak? Zmieni to coś? No niby, niby. Chociaż leci też tych łuczników tam dalej. Niekoniecznie. A tam jest więcej kuszników, kurde. Tam jeszcze stoją świnie. Akurat dobra, dwóch kuszników się pozbyliśmy. Tylko jak my tu podejdziemy, to obstawiam, że ci się na nas rzucą, a brama się nie zamknie, więc to też jest problemiks. Leciuchny, ale jednak. No to na pewno ten kolega jeszcze nas widział, w sensie tamtego drabiniarza mojego. Zapiszmy, bo już mniej niż połowa czasu. Więc można się zacząć stresować powoli. Może jakoś tak? Coś zmieni na lepsze? No, może tego tutaj się pozbędziemy szybciej przynajmniej, który stoi na krańcu. Dobra. Pytanie, przyjacielu, co teraz się stanie, jak podbiegniesz? Tu nic. A nie, widzą cię, widzą cię. Uciekaj, 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 uciekaj. Oczywiście. A tu? Też cię widzą. Trochę szkoda. Ach, ser, tam nie można dojść. Już się robi, ser. A tutaj jak stanę? Tam nie można dojść. O nie, nie mogę nie biec. O Boże, o Boże. Kurde, zabili mi go. Nie no, tutaj raczej by mieli zasięg. Jakieś polecenia? Strzelamy tam. No chociaż tych się pozbyć z siedziby, już będzie też lepiej. Ale no to już wiele nie możemy zajść, żeby mieć super zasięg. No ale tych się pewnie będziemy, będzie miło. To tak dotąd gdzieś możemy chyba, tak? Jeszcze pójść ewentualnie. Po zasięgu to na tych to nie mamy. Mamy! W sensie taki ogólny. Może nie być idealny. Dobra, ten zabity, ale wy kogoś innego biliście, nie? Ta. No to dawać, dawać. Tych dwóch się pozbędziemy. Tu się przekopiemy, bo ja tak mówię. Ale czas się kończy, więc najwyżej będziemy gdzieś tutaj w tym momencie wczytywać i coś inaczej robić. Bo już widzicie, że te strzały tak choinkowo lecą, powiedzmy. Dobra, zabity, jeszcze jeden. Teraz już bardziej w tych pikinierów. Ja bym chciał tego kusznika się pozbyć. Może strzelę po prostu prosto w niego. Dobra, super. Tam macie... Nie, nie macie. A takie strzały co będą robiły? One chętnie dolatują. A nie, to lubię. To są dobre strzały. Panienki. Tam. Sam. Dobra. No dobra, 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 dobra. No to mówię, jeszcze tylko kuszników jak się pozbędziemy, to luz tam kilku uczników nam nie robi raczej. Wiosny nie czyni. Z tym będzie problem tylko. Chociaż dobra, dostaję. Chyba, że go striggerujemy. Wracamy do domu?
Chodź, przyjacielu, kolejny. Podejdziecie bliżej trochę, panie kusznik? Oczywiście. On byś się nam przydał trochę bliżej. No, łucznik to niekoniecznie. Ach, tam nie można dojść. Pędzę najszybciej jak mogę. Dobra, widzicie, tutaj się nic nie dzieje złego. Ale ci się ruszyli nagle. Czy nie? Tak chcieli, ale jednak nie. Dobra, zapiszmy. No, zaryzykować, że tu podbiegnę. Okej, sir. Nie wiem, czy na taki zasięg, ile tam mam tych łuczników, to będzie luz. Jakieś polecenia? A kolegę tu zabijecie? A tak? Do każdego, kto jest w zasięgu. Może chociaż jeszcze jego? To tak leci nie tak, jakbym chciał. Może tak bardziej? Ktoś tam niby dostał. Teraz tak nie za ciekawie. Dobra, zaryzykować trzeba. Podbiegamy tu. Ale mówię, to mogą tutaj albo tam walić. Pa, 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 pa. I? Nie mają zasięgu? Czy źle strzelają? No i dobra, nie mają zasięgu. No zabić. Dajcie radę. Wiecie, no oni mogą, ale my też możemy. Kurde, zabili, no. Ale no, no można. No to widzicie, oni już wszyscy ranni są. Dobra, zaczynają zabijać. No może ja to wczytam, ale to już jakbyśmy się tych łuczników pozbyli. Znaczy kuszników u wroga. No to tam zanim łucznicy by coś zrobili. Ale ci kusznicy tylko próbują, a ci łucznicy mają to w dupie. Co tu się dzieje? Co tu się kurde dzieje? No błagam, tego jednego kusznika. Jakieś polecenie. Już straciłem ilu? Czterech łuczników? Dostał. Czekamy na rozkaz. No nie, dobra, za mocno biją, kurde. Ile ja mam pałkarzy w ogóle? 14. Dobra. Ja pierdziolę, jaki snajper, kusznik. Panie. Coś cię taki snajper. No zabij frajera! W gotowości. Karbować strzały. Jak chłop nic nie umie. Mój łuk będzie ci skupić. Ale w kogo on strzela? Bo jak tam stał sam drabiniarz stał, to miał to gdzieś. Wyruszamy. Strzelać do każdego, kto jest w zasięgu. Spadaj na drzewo, kurde gościu. No teraz wiadomo, 5 strzał to jest dupa. Strzelać do każdego, kto jest w zasięgu. Czekamy na rozkazy. No, łucznika mi biją, no. Łucznika mam gdzieś. Dobra, mimo wszystko, próbujemy. Chodźcie zakopać fosę. Dobra. Najgorszy z najgorszych zabity. Szukać cel. Gdzie jest moja łopata? Idziemy kopać fosę. Łuczników się nie boimy. Tylko na wiadomo, bez tych łuczników naszych to może być gorsza sprawa. Ale tu. Tu. Tu, tu, tu. Dobra, zmniejszy prędkość. Coś tam robimy. Dokąd ty brałeś? Powiedz tylko, co mamy zrobić. Tutaj. Jeszcze troszkę, panowie, jeszcze troszkę. Najlepiej to w ogóle do muru, bo drabiniarz tu musi do muru. Chociaż czy chcemy? Nie no, lepiej. O, dobra, zamknęła się brama, więc się zablokowali frajerzy. Bardzo dobra informacja. No nie, chodźcie tu. Jeszcze ten kawalątek akurat będzie dobry. Co mamy zrobić? Dobra. Możesz na nas liczyć. Dokąd idziemy? Ucznicy tu, podejdźcie bliżej. Celować. No ten na tej bramie, tak, znaczy do tej wieży, tak jakoś. Chęt. I zginął mi ktoś. Czy nie mi ucznika jeszcze zabili? Dobra, chodźcie tu. No i teraz jest zabawa z drabiniarzami, której nie lubię. Drabiniarze są troszkę upośledzeni w tej grze. Tak, sir. A pikinierzy pójdą. A, jeszcze pikinierzy mogą w sumie iść. Zrobią to, co zrobią, czy. A, ty nie możesz iść na mury? Drabiny. Ustawić drabiny pod murem. Co, za mało macie nagle? Czego ci trzeba? Przygotować drabiny. Za mało jednak skrawka?
No jak to zniszczę, to się nie dostaniemy do frajerstwa. No dobra. To idźcie jeszcze trochę pokopać. O, zabiłem łucznika, wow. I zabili mi drabiniarze. Za świnie. Strzelamy, no czasu mało. Jak bardziej tu panowie, wiecie? Przemakają. No szkoda tych łuczników. Dokąd idziemy? No nie wiem, moim zdaniem to jest już dużo wyczekopanego dla drabiniarzy, co oni tak niezainteresowani. Ustawić drabiny pod murem! Dokąd ty drażę? Dobra. No to ustawicie czy nie? Chyba ktoś tam ustawił, był dźwięk. Co mamy zrobić? Jakbyście mogli wejść. Dobra, no zobaczymy, czy nam się nie zbugują te drabiny. Bo to się cholerstwo lubi bugować. Było przez chwilę. Dobra, możecie wejść, wchodzimy. Wy wychodzicie przez jedną, nie? Tam tylko jedna się ustawiła. Możesz na nas liczyć. No teraz się rzucają. Trochę gorsza sprawa, ale dobra. Lecimy. Mamy łuczników. Łucznicy, dacie radę? Dobra, są włócznicy. One się bili z tymi pikinierami. Ej, no i mamy prawdziwe oblężenie. No może nie jest jakieś spektakularne, ale jest. Panie włócznik, pomóż pan. No widzicie, jak fajnie. A raczej zdążymy, można zapisać oczywiście. Awać. Tutaj strzelają sobie. No szkoda tych łuczników, no ale już trudno się mówi. Jakbym poczekał dłużej, aż tych trzech łuczników tam byśmy pozbyli się, no to łatwiej by poszło. Dobra. Tylko... będzie cheatowanko? Tak. Bo tutaj nie przejmuje się bramy w pierwszej twierdzy, więc przez cheatowanko trzeba było zejść. No bo normalnie to bym musiał w tym momencie... No bo nie, w pierwszej twierdzy się nie przyjmuje bramy. Czyli musiałbym zniszczyć, zejść i zniszczyć bramę, znaczy wieżę. Zeszli, no zeskoczyli sobie. No z takiego murka jakby zeskoczyli na dach i później niżej, nic by się im nie stało, no. Gorzej, dobra, jakby siedział pikinier w bramie, to byśmy musieli jeszcze bramę rozwalić. Ale dobra, dało radę. To jeszcze dużo czasu, więc tak naprawdę mogliśmy... Już myślałem, że jednak będziemy tu się bronili, ale nie, zwycięstwo. Dobra. Zwycięstwo. 13 miesięcy wcześniej. No trochę jednostek straciłem, no tych łuczników szkoda najbardziej, bo nie musieliśmy ich w ogóle tracić. Bym poczekał tam 2-3 miesiące właśnie, to bym łuczników nie stracił, byśmy kuszników się pozbyli. No ale dobra. Ta misja za nami. Była fajnie, wydaje mi się, szczególnie końcówka z tym oblężeniem murów drabiniarzami. A jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie ocenić oraz skomentować tego filmu. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się!